Nazywam się Iwona Czeskawicz, wspólnie z Moniką Pajsem kuratuję wystawę Wiosna na osiedlu Dama w Galerii Arsenału w Białymstoku. A dziś znajdujemy się w Tarnowie, przed budynkiem dworca kolejowego Tarnów Główny. W Tarnowie urodził się generał Józef Bem, bohater tej wystawy Wiosna na osiedlu Dama, ale także w budynku dworca kolejowego w Tarnowie znajduje się oddział Muzeum Okręgowego, który prezentuje fragmenty panoramy siedmiogrodzkiej pociętego obrazu o fascynującej historii. W budynku dworca kolejowego w Tarnowie swój oddział ma Muzeum Okręgowe w Tarnowie, w którym mieści się galeria panoramy. To bardzo niezwykła kolekcja, która skupia pocięte fragmenty panoramy siedmiogrodzkiej. Obraz powstawał od kwietnia do września 1897 roku. Był malowany w rotundzie we Lwowie, tam gdzie wcześniej Jan Styka malował panoramę racławicką. Obraz został namalowany w technice olejnej. Jego wymiary całego obrazu były bardzo imponujące, takie jak panoramy racławickiej, czyli 120 metrów obwodu i 15 metrów wysokości. Panorama po ukończeniu była prezentowana we Lwowie, a także w Budapeszcie, Krakowie i Warszawie. Wszędzie obraz ogromnie się podobał. Natomiast okazało się, że Węgrzy, czyli zamawiający obraz, nie są w stanie za niego zapłacić, ponieważ się przeliczyli i nie zebrali odpowiedniej kwoty. Wówczas Jan Styka musiał zdecydować się na bardzo desperacki gest pocięcia obrazu na kawałki, po to, by we fragmencie móc sprzedać obrazy i tym samym zapłacić za pracę. Jan Styka nie był autorem całego dzieła, natomiast pod jego kierownictwem to dzieło powstało. Brali w tym przedsięwzięciu malarskim brali udział malarze węgierscy, polscy, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Michał Gorski-Wywiórski oraz malarz niemiecki. Muzeum Okręgowe w Tarnowie postanowiło zbierać te obrazy, które są rozproszone po całym świecie i tym samym składa z poszczególnych puzli cały obraz. Tutaj zobaczymy jeszcze, pod obrazami jest wydruk, na którym jest zachowana fotografia czarno-biała, przedstawiająca całą panoramę. Taka reprodukcja jest zachowana. I te kolorowe fragmenty to są obrazy, które udało się zlokalizować, namierzyć, które udało się zakupić Muzeum Okręgowemu w Tarnowie. Niektóre z nich są w zbiorach prywatnych. Ponadto muzea oczywiście w Tarnowie, ale także w Warszawie, Krośnie i w Łęczycy posiadają fragmenty panoramy siedmiogrodzkiej. Fenomen panoramy siedmiogrodzkiej to to, że powstawała, by stworzyć spójną narrację. Obraz, który niczym film przechodzi od świtu do zmierzchu, tak jak odbywała się bitwa pod Sybinem. Natomiast później Jan Styka musiał pociąć obraz, wybierając konkretne fragmenty. Niektóre z nich są zaskakujące, jeżeli wiemy o tym, że obraz ten był namalowany pod koniec XIX wieku. Tutaj na przykład niezwykła kompozycja przedstawiająca zabitego konia. Wystawa Wiosna na osiedlu Bema w Galerii Arsenału w Białymstoku pokazuje pracę Krzysztofa Gila, która jest inspirowana panoramą siedmiogrodzką, którą przed chwilą zobaczyliśmy. I teraz jeszcze ciekawostka dotycząca sztuki współczesnej. Obok Galerii Panorama w budynku Tarnowskiego Dworca znajduje się oddział Tarnowskiego BWA, gdzie w różnych odsłonach pokazywane są prace z kolekcji Znaki Czasu.